No hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Krystu i zapraszam na kolejny odcinek z serii FIFA 15 Kariera na moim kanale Śląsk Wrocław. Ciąg dalszy przygody jako menadżer Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że w końcu z tą Legią tutaj będziemy sobie jakoś radzili. Na początku chciałbym przeprosić, że nie było dwa dni odcinka, ale to było spowodowane tym, że internet po prostu nie działał. Został on już wymieniony, mam nowego dostawcę internetu i mam nadzieję, że z tym dostawcą będzie mi się lepiej współpracował niż z ostatnim. Dzisiaj mecze z Kolporterem Koroną Kielce oraz Lechią Gdańsk. I tak jak wam mówiłem na początku, mam nadzieję, że ta Legia w końcu zostanie wyprzedzona, bo kiedy my wygrywamy, wygrywa i Legia. Kiedy my remisujemy, remisuje Legia. I te 3 punkty, czy 2? 3-2, chyba 2. 2 punkty Legia utrzymuje nadal przewagi nad Śląskiem Wrocław. W składzie bez większych zmian. Dabo sobie zagra od pierwszych minut za droppę, również Hetley usiądzie na ławce rezerwowych, żeby jakoś ta jego strzałka, która jest tak bardzo do dołu, jakoś prezentowała się troszkę lepiej, ponieważ przyda nam się pełna kadra 20 najlepiej zawodników grających troszkę częściej niż grają, bo na pewno będzie trudno zdobyć dwa puchary grając ciągle jedną jedenastką, tym bardziej, że później częściej mecze przejdą i gdzieś nie będą zawodnicy tak bardzo wypoczęci. Wszystko zaczęło się w trzeciej minucie spotkania, praktycznie już czwartej. Dabo jest naprawdę fajnie, jest silny tutaj fizycznie, dograł piłkę do Paiszao wpadł w pole karne i sam na sam z bramkarzem Kolportera Korony Kielce strzelił bramkę na 1-0, udało się wyjść bardzo wcześnie na prowadzenie, więc mogłem sobie ten mecz spokojnie kontrolować, ustawiając od razu grę z kontry i jakoś tutaj czaić się na kolejne swoje ciekawe sytuacje. Kolejna akcja naszego zespołu. Paiszao fajnie zagrywa piłkę. Flavio tym razem piętką do Zielińskiego. Zieliński dośrodkował. Mila z główki, ale niestety tylko obok bramki. Nieliczna, jedna z nielicznych akcji Kolportera Korony Kielce. Sobolewski strzela zza pola karnego, ale obok naszej bramki. Zobaczcie, jak Dabo się prezentuje w odbiorze. Naprawdę tutaj może nie odda jakiegoś soczystego strzału, ale genialnie Dabo się prezentuje w odbiorach piłki, jest naprawdę świetnym zawodnikiem. 3 strzały, 1 celny, my 3 strzały, 2 celne, więc jakąś tam minimalną przewagę mamy. Początek drugiej połowy, bardzo łatwo puszczony Sebastian Mila, która podaje piłkę do Munira. Munir w polu karnym, nieatakowany, bardzo dziwnym takim leciutkim strzałem, można powiedzieć, że nawet że szczurkiem, wpycha piłkę do bramki po prostu i dzięki temu prowadzimy już 2-0. I coraz bliżej 3 punktów zdobytych tutaj na wyjeździe w Kielcach. 10. bramka w tym sezonie Munira. Stara on się gonić Paiszao, ale Paiszao ostatnio jest w tak genialnej formie, że ciężko tutaj będzie gonić Paiszao. Munir na skrzydle, troszkę sztuczek technicznych, miała być jakaś fajna sytuacja, z tego ostatecznie piłka trafia pod nogi Paiszao, który nie pokonał bramkarza Kolportera Korony Kielce. Sukuna za Munira, zejdzie Paiszao, za niego wejdzie Sevino Plaku i Machaj za Sebastiana Mile. Takie 3 zmiany na 25 minut przed końcem meczu. Machaj genialną piłką, do Plaku się popisał, ale Sevino Plaku lewą nogą nie zmieścił piłki w świetle bramki. I koniec spotkania, 4 strzały, tylko jeden celny Kolportera Korony Kielce na klasie światowej. Kolporter nie był tutaj dysponowany w tym meczu w jakiś genialny sposób. Udało się to spotkanie wygrać, Śląsk zagrał skutecznie i to było najważniejsze. Asysty Mili oraz Dabo, który zagrał genialny mecz i na mecz z Lechią Gdańsk, bardzo ważny mecz i bardzo trudny. Oczywiście zagra Dabo, jako że naprawdę prezentuje dobrą klasę. Legia oczywiście swój mecz wygrała, Legia idzie jak burza, jedna porażka tylko w przeciągu 18 spotkań, to jest naprawdę genialny wynik i dodam, że to nie była porażka z nami, bo Legia w początkowych kolejkach wygrała ze Śląskiem Wrocław u siebie 2-1 na stadionie w Warszawie. Lechia Gdańsk, naprawdę tutaj będzie bardzo trudne spotkanie, bo Lechia Gdańsk jest bodajże czwarta, jest tylko za Lechem Poznań, Śląskiem i oczywiście liderującą Legią, więc Lechia sprawuje się świetnie. Bez większych zmian w składzie, tak jak wam powiedziałem, tylko Dabo z nowych zawodników zagra sobie tutaj za droppę i Hetleya na defensywnym pomocniku i po prostu mam nadzieję, że jakoś to spotkanie wyjdzie, aczkolwiek bałem się go straszliwie, tym bardziej, że zobaczcie, co się stało. Malbasic, 5. minuta spotkania, pierwsza akcja Lechii Gdańsk i Malbasic strzela bramkę na 1-0, prostą bramkę, nie wiem jakim cudem oddał sobie tak po prostu strzał lewą nogą i ta piłka tak precyzyjnie wpadła obok słupka. Oczywiście Pawełek bez szans. No cóż, tak niestety bywa. Tutaj byłaby pewnie druga bramka, ale Celeban ustawiony na linii główką wybija strzał z rzutu wolnego. I kolejna sytuacja. Wiśniewski, nie wiem jakim cudem. Mi się takiej bramki nie udało nigdy strzelić. Takim ładnym, bocznym szczupakiem, można śmiało powiedzieć. Prawie, że taki szczupak, no może powiedzieć, że to jest szczupak, tylko że bardziej piłkę odbił nie przed siebie, a w bok. No tak czy siak, 2-0 dla Lechii Gdańsk. Piotrek Wiśniewski strzela swoją 3. bramkę w Ekstraklasie, jest 20. minuta meczu, a my już przegrywamy 2-0. Starałem się odpowiedzieć. Brücker strzela, ale prosto w trele. 21. minuta i to dopiero była pierwsza ciekawa akcja Śląska Wrocław w tym spotkaniu, ale nie poddawałem się. Munir zagrywa bardzo ładną piłkę do Flavio Paiszao. Flavio Paiszao bierze na zamach obrońcę Lechii, strzela
i Trela popełnia błąd, bo myślę, że strzał przy bliższym słupku powinien Trela obronić, nie obronił i Flavio Paixão strzela swoją debiutancką bramkę w Ekstraklasie, łapiąc dzięki temu kontakt z Lechią w tym jakże trudnym i ważnym spotkaniu, bo naprawdę gdybyśmy przegrali albo nawet zremisowali, to ta Lechia nadal by utrzymywała bardzo bliski dystans do nas. Kolejna sytuacja, Munir wpadł w pole karne i po raz kolejny Trela bardzo dziwnie się zachował. Tutaj byłem w szoku, że w tak krótkim czasie do 21 minuty nie oddaliśmy żadnego poważnego strzału na bramkę, a potem 10 minut po tej 21 minucie i mamy dwa gole. Najpierw Flavio Paixão, teraz Munir wypożyczony z Barcelony, 11 bramka Munira w sezonie i remisujemy 2-2, ale czy będziemy prowadzić, zobaczymy. Mila, niepotrzebnie chciałem schodzić na lewą nogę, mogłem uderzyć, spróbować uderzyć prawą, byłaby z tego może lepsza tutaj, wynikłaby po prostu lepsza sytuacja, niestety nie udało tego się zrobić, chciałem na lewą koniecznie i dlatego tak to się skończyło, a nie inaczej. Do przerwy dwie bramki dla nas, dwie bramki dla Lechii, naprawdę bardzo ciekawy i bardzo trudny mecz grało się, naprawdę czułem, że jest trudno, czułem to wyzwanie. Dośrodkowanie w pole karne na początku drugiej połowy, piłka odbita, dopada do niej Dabo i z pola karnego Dabo strzela bramkę na 3-2, w pierwszym meczu asysta, teraz bramka, no niesamowity jest Dabo, że ja wcześniej go tak nie odkryłem i wcześniej na niego nie stawiałem na środku pomocy defensywnej, bo stawiałem na Hetleya i Droppę, a wypożyczony Dabo tutaj wiedzie prym w tych dwóch spotkaniach i on, myślę, wywalcza sobie oficjalnie stałe miejsce w jedenastce naszego zespołu na drugą połowę sezonu, jako że później oczywiście odejdzie, bo jest tylko rok wypożyczenia, Brian Dabo. Standardowe trzy zmiany, aczkolwiek na innych pozycjach. Plaku wejdzie na SPO, znaczy Machaj wejdzie na SPO, Plaku tym razem nie za Paixão, a za Brykera i oczywiście Sukuna za Mile, więc takie można powiedzieć standardowe zmiany w naszym zespole. Zobaczcie tutaj, udało się do Paraibą, tak? Podać do Plaku. Plaku sobie coś tam próbował na tym skrzydle robić, w końcu urwał się od obrońcy Możdżenia z Lechii, dośrodkował, piękne wykończenie Sukuny. To jest też jego pierwsza debiutancka bramka w tym sezonie. Dzisiaj odcinek taki poświęcony bardziej debiutanckim bramkom, ponieważ Sukuna pierwszy gol w sezonie, Dabo pierwszy gol w sezonie. I jeszcze któryś zawodnik na początku zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie. Już nie pamiętam, kurczę, który. Teraz sobie już tu nie chcę na siłę przypominać, bo kolejną sytuacją suniemy my. Jakby to był Mila, myślę, że byłby lepszy strzał lewą nogą, ale genialnie tutaj Machaj przestrzelił to. Nie mam siły do niego. Potrzebny nam chyba środkowy pomocnik ofensywny. Zbliża nam się okienko transferowe, więc myślę, że poszukamy jakiegoś SPO w zastępstwie też za Milę. Znaczy, dla taką bardziej... Może nie zastępstwo, ale taką alternatywę dla Mili, ponieważ myślę, że Mila tutaj jak najbardziej w 11 będzie. Śląsk-Wrocław wygrał ostatecznie 4-2 z Lechią i naprawdę byłem zadowolony. Królem meczu Flavio Paixão, chyba pierwszy raz w tej karierze naszym Śląskiem Wrocław Flavio zostaje królem meczu. Jakoś tak Paixão, Marco, bezbarwny, tylko z asystą, aczkolwiek też mnie to cieszy. No i co? Mamy rynek transferowy, cały miesiąc bez meczu, tylko rynek transferowy, zobaczymy jak to będzie w następnym odcinku, czy zagramy tylko ten rynek transferowy, pokażę wam co i jak. Tutaj widzicie Terek Grozny, chce kupić Paixão, ale oczywiście nie sprzedamy swojego najlepszego zawodnika, więc oczywiście tą ofertę odrzucamy, Marco Paixão nie jest na pewno na sprzedaż. Kilku zawodników przyjdzie, będę się starał wypożyczyć, tak jak wam mówiłem, skrzydłowego Ajaxu Amsterdam, Krishne Ricardo, bo jest naprawdę genialny, mam nadzieję, że się uda. Pięciu zawodnikom kończy się kontrakt, więc przedłużymy oczywiście te wszystkie informacje. Pawelec odejdzie z naszego zespołu, jako że już dawno zapowiadał odejście. Legia po raz kolejny wygrała, tym razem 3-1 z Ruchem. Lech w dzisiejszym odcinku dwie porażki. Wróć, przepraszam, porażka i zwycięstwo, tak jak teraz widzicie, z Kolporterem Koroną Kielce 2-0. Mamy Paixão nadal na najlepszym strzelcu w lidze, Mila najlepiej asystującym piłkarzem, Pawełek najlepszym bramkarzem, widzicie dużo, dużo kartek, Hernani z Pogoni i Nieves, 3 czerwone kartki już, tabela ligowa na same zakończenie, zobaczcie, po 19 kolejkach tracimy dalej te nieszczęsne 2 punkty do Legii Warszawa, nie wiem kiedy uda się ją przegonić, chyba będziemy musieli poczekać do bezpośredniego meczu z Legią Warszawa, tym razem już na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Ja się z wami żegnam, bardzo dziękuję wam za oglądanie, wracam już do normalnego nagrywania, jutro widzimy się w Ultimate Team. 2 dni odcinka nie było, teraz już normalnie odcinki będą, więc jutro jak najbardziej Ultimate Team. Niedługo kolejny odcinek z Counter-Strike'a Global Offensive. Ja was zapraszam na oglądanie moich materiałów. Żegnam się z wami. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Na razie. Hejos!